Ludzie od tysięcy lat korzystali z zera, jednak przez bardzo długi czas nie istniał odpowiedni symbol. Cyfrę zero, taką jaką znamy dzisiaj, wynaleźli Hindusi blisko 1500 lat temu. Słowo zero pochodzi z języka arabskiego. Do Europy symbol zera przywędrował w XIII wieku. Mamy tutaj pokazaną pewną funkcję przedstawioną w postaci tabelki. Potrafisz już wyznaczyć dziedzinę oraz zbiór wartości tej funkcji. Pamiętasz, jak to się robiło? Dziedzinę tworzą kolejne argumenty. Tutaj oznaczone jako x, z kolei zbiór wartości jest tworzony przez kolejne wartości funkcji. Tutaj oznaczone jako y. Na podstawie tabelki narysujmy teraz wykres tej funkcji. Odpowiednie argumenty są współrzędnymi xowymi poszczególnych punktów. Natomiast wartości funkcji to współrzędne y. Pierwszy punkt ma współrzędne minus -4 i 6. Znajduje się tutaj. Drugi punkt. Ma współrzędne minus -2 oraz -0. Znajduje się tutaj. Trzeci punkt ma współrzędne -0 oraz -2. Znajduje się tutaj. Czwarty punkt ma współrzędne -2 oraz minus -4. Znajduje się tutaj. Jakie są współrzędne ostatniego punktu? Te współrzędne to 4 oraz 0. Ten punkt znajduje się tutaj. Nasz wykres składa się z 5 punktów. Ponieważ tyle mamy par argumentów i wartości w naszej tabelce. W technice oraz w życiu codziennym bardzo często interesują nas takie argumenty. Dla których funkcja przyjmuje wartość 0. Znajdźmy je na naszym wykresie. Jak będą położone punkty, których wartość jest równa 0, to oznacza, że ich współrzędna y jest równa 0. Takie punkty leżą w układzie współrzędnych na osi x. W naszym przypadku będą to dwa punkty. Ten oraz ten. Współrzędne tego punktu to minus 2 i 0. O tutaj. Natomiast współrzędne tego punktu to 4 oraz 0. Tutaj. Co właśnie zrobiliśmy? Znaleźliśmy takie argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość równą 0. Takie argumenty nazywamy miejscami zerowymi funkcji. Nasza funkcja ma dwa miejsca zerowe: x równe minus 2 oraz x równe 4. Przećwiczymy teraz wyznaczanie miejsc zerowych. Na ekranie, Masz pokazany wykres pewnej funkcji. Miejsce zerowe, jak dowiedziałeś się przed chwilą, to taki argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie znaleźć miejsca zerowe tej funkcji. Następnie porównaj swój wynik z moim. Kiedy mówimy, że funkcja przyjmuje wartość równą 0, to szukamy punktów na wykresie funkcji, których współrzędna y jest równa 0. Na wykresie punkty, których współrzędna y wynosi 0, są położone na osi x. Tutaj powinniśmy szukać miejsc zerowych. Są trzy takie argumenty. Dla których funkcja przyjmuje wartość równą 0. x równe minus 4, x równe 2 oraz x równe 5. Pamiętaj, że miejsce zerowe jest argumentem, a nie punktem. Miejsca zerowe są często zaznaczane symbolem x0. Wykorzystajmy ten zapis do wypisania naszych miejsc zerowych. Pierwsze x0 równe minus 4, drugie x0 równe 2, trzecie x0 równe 5. Nasza funkcja ma 3 miejsca zerowe. Teraz zadanie dla Ciebie. Na ekranie widzisz pewną funkcję, która została przedstawiona w postaci tabelki. Zatrzymaj teraz film i znajdź jej miejsca zerowe. Następnie porównaj swój wynik z moim. Pamiętaj, że miejsca zerowe to argumenty. Najpierw znajdźmy, dla których argumentów. Funkcja przyjmuje wartość 0. Tutaj, tutaj oraz tutaj. Nasza funkcja ma trzy miejsca zerowe. Pierwsze to x0 równe 14, drugie to x0 równe 22, a trzecie to x0 równe 26. Dobrze. Mamy tutaj kolejną funkcję, tym razem przedstawioną w postaci grafu. Zatrzymaj film jeszcze raz i znajdź miejsca zerowe tej funkcji. Do dzieła. Miejsca zerowe to takie argumenty, którym przyporządkowano wartość 0. Wartość 0 została przyporządkowana do dwóch argumentów, minus 3. Oraz 4. To oznacza, że nasza funkcja ma dwa miejsca zerowe minus 3 oraz 4. Miejsce zerowe funkcji to taki argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0. Miejsca zerowe to współrzędne x takich punktów które w układzie współrzędnych leżą na osi X. Był to kolejny film dotyczący własności funkcji. Zobacz inne filmy z tej playlisty i polub nasz fanpage na Facebooku.